Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza. Mam nadzieję, że ta mucha, która tu krąży od wczoraj, nie będzie przeszkadzała, nie będzie jej słychać za bardzo. Przed chwilą byłam bardzo entuzjastycznie nastawiona do wielu różnych rzeczy, między innymi do czeskiego weekendu, o którym opowiem wam za chwilę. W ogóle te dwa najbliższe miesiące, może i cztery, są dla mnie bardzo ekscytujące. Będą też bardzo wymagające i maksymalnie pracowite, ale wszystko, co mam w planach, bardzo mnie cieszy i możecie trzymać kciuki, żeby wszystko się udało, bo ma to też związek z moimi planami takimi ogólnożyciowymi na najbliższe miesiące i być może lata, więc proszę o trzymanie za mnie kciuków, a jak już będę na dalszym etapie, na pewno powiem tu coś więcej. Listopad tylko się wydaje taki... Bo jest listopadem po prostu i nie mam pozytywnych emocji związanych z tym miesiącem. W każdym razie mój entuzjazm odrobinę przed chwilą opadł, bo chciałam zacząć udostępniać nagranie, które miało już być wczoraj na kanale, ale oczywiście filmik zapisywał się do 23, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu. Wyłączyłam komputer, dzisiaj go włączyłam i nie mam połączenia z siecią, chociaż sieć działa i jest dostępna, więc zaraz będę musiała działać przez kabel, ale strasznie mnie wybijają takie rzeczy, bo dzisiaj mam po prostu dużo do zrobienia i potrzebuję tego stałego łącza i potrzebuję go z laptopa i też nie mogę cały czas siedzieć w tym miejscu z kablem, więc jest słabo, a internet z telefonu jest za słaby też, żebym przysłała ten filmik znowu, więc jest wspaniale. Wracając do pozytywnych spraw, zaczyna się czeski weekend. Czeski weekend, którego inicjatorką, pomysłodawczynią jest Natalia z kanału Kursywa. I miałam zupełnie inne plany czytelnicze na najbliższe dni, ale jak zobaczyłam informację o czeskim weekendzie, to stwierdziłam, dobra, rzucam wszystko, biorę się za czeskie książki, bo mam słabość do czeskiej kultury w ogóle. Nie powiem, że znam czeską literaturę, nie wiadomo jak dobrze, natomiast kilka tytułów mam za sobą. Jedna z książek też długi czas należała do takich dość ważnych dla mnie. I tak mówię, że należała, bo nie wiem. To jest to, co powtarzam ostatnio cały czas. Nie wiem, po prostu czas mija i nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale jeszcze o tej książce za chwilę wam powiem. W Czechach byłam dwa razy, nie byłam do tej pory w Pradze i bardzo... nad tym ubolewam, może w przyszłym roku jest to jakiś pomysł na wyjazd, bo wydaje mi się, że będzie to dla mnie coś ważnego. Muszę się streszczać, bo muszę wyjść z domu za chwilę. Ale co wam chciałam jeszcze powiedzieć, oprócz czeskich książek, które kojarzą mi się z melancholią i kojarzą mi się raczej z takim smutkiem bardzo dużym, podskórnym. Sądzę, że wiele osób czeską kulturę kojarzy raczej z humorem, który jest niezrozumiały dla wielu osób, ale mi się kojarzy to właśnie z taką bardzo dużą melancholią, dużym smutkiem, czymś, co bardzo ze mną rezonuje, więc ciągnie mnie do tych treści. Dlatego cieszy mnie ten pomysł i jest to okazja, żeby coś przeczytać. I w planach będę miała trzy krótkie książki. Ale też filmy. Co do filmów, jeszcze nie mam pojęcia, po które produkcje sięgnę, to zależy po prostu od tego, co znajdę, co będzie dostępne. Więc tak, chciałam obejrzeć w ogóle ekranizację Nieznośnej lekkości bytu, którą czytałam parę lat temu, ale okazało się, że to jest film amerykański, o czym w ogóle nie wiedziałam, więc być może go obejrzę, ale dziwna sprawa, że ta ekranizacja jest amerykańska, chyba że są jakieś inne, nie wiem. Jeszcze będę to sprawdzać. Wracając do samych Czechów i przebywania w Czechach, ja nie wiem, czy coś mi się wydaje, czy już też się tak nie mówi, że jest Czechia, czy coś takiego i nie wiem, nie nadążam za tymi zmianami językowo-geograficznymi i w ogóle językowymi. Jest tego strasznie dużo i nie wszystko jestem w stanie tak przyswoić w pełni, ale coś teraz mi zaświtało, że to już chyba nie są Czechy tak ogólnie. Jeszcze do tego wrócimy. W każdym razie bardzo lubię klimat samych Czech, lubię ludzi stamtąd, bo mają oni zupełnie inne podejście i zupełnie inną mentalność niż Polacy. Jest tam o wiele większy luz. To wszystko
Przynajmniej tak mi się wydaje. Być może na co dzień jest to zupełnie inne, ale jest tam taka atmosfera bardzo dużej beztroski wśród tych ludzi. I ja byłam też na festiwalu muzycznym parę lat temu w Czechach właśnie. I jak sobie pomyślę o wszystkich polskich festiwalach, na których byłam, a było ich bardzo wiele, to żaden atmosferą właśnie taką luźną, beztroską, bez żadnego spięcia nie jest do porównania z jakimkolwiek polskim festiwalem. Pomyślelibyście sobie, że Woodstock na przykład, czy też Poland Rock, a propos zmian nazwy, jest takim luźnym miejscem z luźną atmosferą, a to się nijak ma do tego, jak jest w Czechach, mimo tego, że był to festiwal płatny, biletowany i można byłoby pomyśleć, że większe napięcie jakieś powinno w związku z tym nastąpić, ale nie, naprawdę tam była tak ogromna beztroska wszędzie. Pewnie związek z tym ma też podejście do używek różnych, co na razie pominę, w ogóle pominę. Na pewno takim strasznie dziwną rzeczą, nie wiem, może to się już zmieniło, było to, że na całym polu, całym terenie festiwalu nie można było kupić nic bez alkoholu, co było straszną pomyłką moim zdaniem. I jak ktoś nie miał nic ze sobą po prostu do picia, to był w słabej sytuacji, jeżeli nie chciał pić piwa czy czegoś mocniejszego. Więc to było dziwne. I też miałam taką awaryjną sytuację, że pani po prostu z zaplecza przyniosła mi wodę, bo nigdzie nie dało się kupić nic bez alkoholu, więc przedziwna sytuacja. Jeszcze dwa słowa o czeskim jedzeniu. Akurat ostatnio też się tak złożyło, że byłam z przyjaciółką w czeskiej restauracji i jadłam zupę czosnkową, czyli coś najlepszego na świecie, jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłam w ogóle. Co prawda ta najlepsza była w Czechach, kiedy byłam na wyjeździe w Czechach jednodniowym, co prawda, ale miałam okazję właśnie spróbować zupy czosnkowej i było to jedno z najlepszych doświadczeń kulinarnych w moim życiu, prawie tak ważne jak pizza we Włoszech. Więc tak, jeżeli uwielbiacie czosnek, to jest zdecydowanie coś, czego powinniście spróbować. I tak się zastanawiam, jeżeli znajdę sensowny przepis, to może przy okazji tego czeskiego weekendu spróbuję zrobić coś takiego w domu. Nie wiem, na ile to jest do odtworzenia, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawe urozmaicenie. I teraz sekunda sekcji dla dorosłych. Wiem, że ostatnio jest sporo kontrowersji a propos promowania alkoholu, więc nie chcę tutaj nikogo do niczego namawiać ani skłaniać. Zakładam, że jesteście w większości, tak mówią moje statystyki, pełnoletnimi, świadomymi ludźmi. Czy świadomymi tego nie mówią, ale nie zachęcam nikogo, ale jeżeli lubicie sobie wypić czasami piwo, to bardzo polecam też moje ostatnie odkrycie, czeski Litowel cytrynowe. Przepyszne piwo, takie bardzo lekkie, bardzo wyraziste, bardzo przyjemne. Więc koniec sekcji dla dorosłych. No i jeszcze co do kulinarnych przeżyć, to ten taki smażony, pieczony ser też jest czymś bardzo dobrym. To jest dość ciężkie danie, ale też warte spróbowania. Ciekawe jest to, że Czesi, nie wiem jak jest u nich ze znajomością angielskiego, ale Czesi niechętnie rozmawiają w innych językach, z Polakami przynajmniej. Też jak tam byłam, to większość skłaniała się ku temu, żeby rozmawiać ze sobą polsko-czeskim. I całkiem nieźle to wychodziło, więc to też taka ciekawostka. No i tak, są bardzo otwarci, bardzo chętnie nawiązują kontakty, nawet czasami zbyt chętnie i zbyt otwarci są, przynajmniej w stosunku do kobiet, takie mam poczucie. Co kto lubi, oczywiście ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Było parę momentów, w których poczułam się dziwnie przy kontakcie z Czechami, no ale tak jak mówię, to bardzo zależy od indywidualnego podejścia i tego, co kto chce w danym momencie po prostu. Uogólniając, mam bardzo pozytywne wrażenia i dużo w tej kulturze i w tej części świata mnie ciekawi. Dlatego też ucieszył mnie bardzo ten czeski weekend i dlatego nagrywam ten vlog. A teraz robię przerwę i muszę na chwilę wyjść z domu. Wracam. Dla was za chwilę, dla siebie, za chwilę dłużej. Mam tu przygotowany taki stosik, więc chwilę o książkach czeskich też pogadamy.
Krótka przerwa techniczna, jestem z powrotem, jestem zgrzana i nie powinnam tego mówić, jestem bez spodni. Jest mi tak gorąco, że po prostu musiałam się połowicznie rozebrać, nie zdążyłam się przebrać, a potrzebuję to szybko nagrać, dopóki mam względny spokój, więc takie tam kulisy pracy na YouTubie. Oczywiście bardzo się śmieję i naprawdę nie mam spodni, ale po co ja wam to mówię? Nie mam pojęcia. Wprowadziliśmy tutaj trochę realizmu codziennego. Mam ze sobą cztery książki... Cztery? Pięć? Nie umiem liczyć do pięciu. Mam pięć książek, cztery czeskie i piątą powiązaną z Czechami. Tak teraz myślę, że mogłam wziąć jeszcze jakieś reportaże Mariusza Szczygła, bo mam ich trochę w domu. I może to też jest jakiś pomysł, żeby włączyć to w ten czeski weekend i poczytać coś o czeskiej kulturze, nie tylko czeskich autorów. Ale to zobaczymy, jak mi wyjdzie czasowo, bo oczywiście nie mam pojęcia. Oczywista oczywistość, czyli nieznośna lekkość bytu, którą to bardzo cenię, bardzo dobrze wspominam i mówiłam wam o niej niedawno w jednym z filmików. Należy do grona osób, na których ta książka zrobiła bardzo duże wrażenie. I właśnie ona ma w sobie tę melancholię, tę gorycz, ten smutek. Kojarzę, że ma też jakieś kontrowersyjne fragmenty, czego nie jestem w stanie teraz zweryfikować. To był w ogóle czas, kiedy jeszcze nie używałam znaczników, więc nawet nie mogę sprawdzić, co mnie tam ujęło w międzyczasie. A przykładu dokonała Agnieszka Holland. Bardzo mi się też podoba to wydanie. Myślałam, żeby przeczytać coś Kundery w ten weekend, ale nie mam fizycznie nic innego, a sprawdziłam, że na Legii mi też nie ma żadnej książki, więc szkoda. Mało pamiętam z samej fabuły, wiem, że były to zawirowania w życiu prywatnym mężczyzny, chyba dość dojrzałego, i jego jakieś tam problemy z kobietami czy z kobietą, więc tyle pamiętam i właśnie bardziej pamiętam tę atmosferę, to wszystko dookoła. Tę otoczkę, która mnie wtedy ujęła. Więc to jest ta książka. Pozostałe trzy książki są tego samego autora, Jarosława Rudisa, którego to w pewnym momencie bardzo polubiłam. I jest to Koniec panków w Helsinkach, Aleja Narodowa i Cisza w Pradze. I Cisza w Pradze właśnie jest tą książką. Co ja tu mam za pocztówkę? Z Międzyzdrojów. Proszę bardzo, niewypełniona, ale nie czytałam tej książki chyba tam. Zupełnie mi się to nie kojarzy. Nie wiem. W Międzyzdrojach byłam w 2016 roku. Wydaje mi się, że tę książkę czytałam co najmniej dwa lata wcześniej. Ale mogę się mylić. Te książki w ogóle są z wydawnictwa Czeskie Klimaty. Książkowe Klimaty. I to wydawnictwo ma właśnie serię różnych krajów, które nie są tak dominujące w literaturze w popularniejszych wydawnictwach większych. Nie wiem, jak jest teraz, ale kojarzę, że czasami można było w promocji dostać bardzo fajne pakiety różnych książek, więc warto tam zaglądać, jeżeli lubicie czytać różnorodnie, lubicie sięgać po mniej oczywiste regiony czytelnicze. Przyznam, że z tych książek nie pamiętam nic, a przeczytam je na fali właśnie Ciszy w Pradze, która mnie w tamtym momencie też bardzo dotknęła, ale to jest specyficzna lektura, wiem, że niewielu osobom się podoba. I dla mnie tutaj bardzo ważną rzeczą były wątki muzyczne. Też była bardzo gorzka, bardzo taka... Mogła odpychać wieloma wątkami i też koncentrowała się w jakimś tam stopniu na relacjach damsko-męskich w większości. I no i te wątki muzyczne były istotne i pojawia się tu wiele zespołów i no jak się zna te konteksty, to po prostu można to docenić bardziej, jeżeli to jest coś ważnego dla was, a dla mnie muzyka jest bardzo dużą częścią życia, więc te wszystkie zespoły, które znam, które lubię, kiedy się to pojawiały, była to dla mnie jakaś tam dodatkowa wartość tej książki i jest to też jedna z tych książek, do których chciałabym wrócić. I jak jeszcze na moim obecnym, poprzednim kanale nagrywałam kiedyś filmik o najważniejszych dla mnie książkach, to wtedy o niej też wspomniałam, więc chyba, że coś mieszam, ale wydaje mi się, że wspomniałam, bo naprawdę w tamtym momencie ta książka była dla mnie bardzo ważna i też sprawiła, że uznałam, że czeska literatura to jest coś mojego, coś, co potencjalnie może mi się podobać dalej, więc
Wspominam wam o niej teraz. Książka nie czeska. Jest to książka wywiad, książka związana z religią i z religijnością Czechów, co może brzmieć dziwnie, no bo Czechy są dość laickim państwem, mocno odwróconym od religii. A jest to wywiad pani Markety z Hardnikowej, mam nadzieję, że jest okej, z księdzem Zbigniewem Czendlikiem. I tę książkę kiedyś kupiła, czy chciała moja mama w prezencie, więc pojawiła się w naszej biblioteczce. I ja z ciekawości też ją przeczytałam, bo koncepcja się wydaje dość abstrakcyjna, że ksiądz Polak, jednak z mocno konserwatywnego kraju, w którym żyjemy, jedzie do Czech i nawraca ludzi. Brzmi abstrakcyjnie. Ciekawie ta książka jest wydana. I teraz też niewiele pamiętam, oprócz tego, że miał bardzo ciekawe i bardzo nietypowe podejście, jak na księdza, do spraw religii. I takie tematy mnie ciekawią zawsze też. Mało jest rzeczy, które mnie nie ciekawią. Ale generalnie religijność wydaje mi się dość fascynującą koncepcją i może nie będę się w to teraz zagłębiać, ale pamiętam, że była to dość interesująca lektura i właśnie taka perspektywa zupełnie inna i kojarzę, że kiedy czytałam tę książkę, myślałam sobie, że nie dziwię się, że ten ksiądz jest w Czechach, bo w Polsce byłoby mu bardzo trudno. Bo często jednak w kręgach religijnych osoby bardzo zaangażowane są czasem bardziej konserwatywne niż niektórzy duchowni. Pomijam już całą sprawę oczywistych oczywistości zła, które panuje w kościele i nie będę się do tego odnosić, bo nie ma do czego. Myślę, że powinien się tam wydarzyć spory bunt wśród duchownych, żeby naprostować to wszystko, co jest źle. Zakładając oczywiście, że są wśród duchownych osoby z jakimś faktycznym powołaniem i osoby, którym zależy na wartościach, które głoszą. Abstrahując od religii i tego wszystkiego, tutaj zauważyłam teraz, że Mariusz Szczygieł też napisał: gdybym był księdzem, byłbym czendlikiem. I przyjrzałam sobie znaczniki, bo tutaj ewidentnie zaznaczałam sporo i niektóre fragmenty są bardzo ciekawe i nie tylko religijnie, ale też życiowo. I tutaj taki mi się rzucił w oczy a propos marzeń. Apeluję więc, nie dawajmy się okradać z marzeń. Przecież kiedy ktoś ukradnie nam komórkę, od razu ruszamy za nim w pościg. Dlaczego poddajemy się, kiedy ktoś kradnie nam marzenia? Zostawiam wam tę myśl do przemyślenia. Nie dawajcie się okradać z marzeń. Czy ja to bardzo rekomenduję? Myślę, że jeżeli ciekawią was właśnie takie zderzenia kultur i to wszystko, o czym powiedziałam już wokół tej książki, to pewnie możecie to czytać. Ale też pamiętam, że czytając to myślałam sobie, że wiele osób zaangażowanych religijnie może mieć problem z tymi treściami i może nie godzić się na podejście tego księdza do wielu kwestii. Od życia codziennego do kwestii samych takich ściśle dogmatycznych. Więc w sumie bardziej polecam osobom, które mają dystans i nie są bardzo religijne, albo mają mało konserwatywne podejście do spraw kościoła. W każdym razie ciekawa lektura, po prostu ciekawa lektura. Wywiad z interesującym człowiekiem. I teraz przejdę już do moich planów czytelniczych na ten weekend. Na swojej półce znalazłam książkę Świnki morskie Ludwika Waculika w przekładzie Mirosława Śmigielskiego i nie chcę się nawet dowiadywać, o czym będzie ta książka, po prostu chcę ją przeczytać. Ota Paweł i Śmierć pięknych saren. To jest wydanie, które zawiera Śmierć pięknych saren oraz Jak spotkałem się z rybami. I są to opowiadania tego autora, dość znanego. W ogóle super cena, złoty 50. Była książka moich rodziców, nie wiem w jakich okolicznościach została nabyta, ale jest bardzo ciekawie wydana. Jest z roku 88 to wydanie. A przekładu dokonali Andrzej Piotrowski i Józef Waczków.
Jeszcze jest wstęp Andrzeja Piotrowskiego właśnie. I patrzcie, tu jest taki piękny, nie wiem jak to nazwać, tatuaż na książce. Środek wygląda tak. Bardzo lubię takie stare wydania w takim ciekawym klimacie. Ta książka wydaje mi się, że przeżyła renesans ostatnio, bo ukazało się jakieś wznowienie. W ogóle tutaj mam zakładkę z Różowej Fabryki. Jeszcze wiem, że teraz Różowa Fabryka nie działa przez jakieś tam problemy zdrowotne, ale generalnie bardzo Wam polecam. Wszystkie otulacze na książki, tego typu rzeczy są naprawdę bardzo dokładnie, porządnie zrobione i mam kilka rzeczy i sporo zakładek stamtąd. Więc jak tylko wróci, to polecam wszystkim książkoholikom. W ogóle tutaj jest cena złoty 50, a okładkowa to 570 zł. Mam nadzieję, że niebawem nie wrócimy do takich cen okładkowych. O tej książce wiem tyle, że autor zaczął ją pisać w momencie pogłębiających się problemów ze zdrowiem psychicznym, więc te opowiadania są dość specyficzne. Ja przeczytałam jakieś 30 stron z tego kiedyś. Coś tam mnie później zatrzymało, że porzuciłam tę książkę, ale pojawił się dobry moment, więc prawdopodobnie ją przeczytam i celowo. Akurat mam krótkie dość te pozycje, więc dobrze się składa, bo sądzę, że dam radę. I jeszcze chcę wrócić właśnie do pana Jarosława Rudisa. Na Legimie jest sporo jego książek i znalazłam Czeski raj. To też chyba jedna z jego nowszych powieści, więc sądzę, że po nią sięgnę. Do Ciszy w Pradze i Nieznośnej lekkości bytu bardzo chciałabym wrócić, ale to sądzę, że nie w tym momencie, może w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o filmy, to tak jak już Wam mówiłam, nie wiem co będę oglądać, ale jak się uda, to zrobię też jakieś czeskie jedzenie i pokażę Wam to wtedy i podzielę się wrażeniami, jak to wszystko wyszło. Dawajcie znać, czy znacie jakieś czeskie książki, czy coś polecacie. I czy bierzecie udział w tej akcji, bo widziałam w komentarzach u Natalii, że trochę osób bierze udział i niektórzy są też tutaj moimi oglądającymi, więc dzielcie się swoimi wrażeniami. Jeszcze muszę się przyjrzeć tym książkom Mariusza Szczygła. To może będzie jakiś tam wgląd w kulturę czeską od zewnątrz. No i sądzę, że widzimy się już w jakimś następnym ujęciu, kiedy coś przeczytam albo obejrzę. Jestem dzisiaj jakaś nieogarnięta, wybaczcie. I widzę, że szminka mi już się zmyła, a nagrywałam wcześniej z moim bratem. W końcu się udało i w końcu będziecie mogli to zobaczyć. Jeden z filmików już pewnie był przed tym. I okazało się, że nagrywanie z kimś jest dla mnie trudniejsze i to jest ciekawe. Ale było to dla mnie o wiele bardziej stresujące, bo teraz nie jest w ogóle, a jednak ta nowa sytuacja i fakt, że siedzieliśmy razem, było takie dziwne. Mimo, że normalnie się czujemy w 100% swobodnie ze sobą, więc dziwne, ale ciekawe doświadczenie. Przychodzę z aktualizacją czeskiego weekendu, który przeciągnie mi się trochę dłużej,
bo chciałabym jednak przeczytać i obejrzeć więcej niż po jednej książce i jednym filmie. Od filmu zacznę. Sięgnęłam bardzo losowo po film Matki, bo po prostu sięgnęłam po to, co było dostępne na Netflixie, wytypowałam sobie jakieś trzy filmy. Po prostu wpisałam czeskie filmy Netflix i to mi wyskoczyło i w to weszłam. Nie czytałam kompletnie nic, nie miałam pojęcia w ogóle o tym filmie, wciąż nie mam, oprócz tego, że znam jego treść. I jest to film zeszłoroczny chyba, więc świeża sprawa. Można powiedzieć, że komedia romantyczna w pewnym sensie. Bohaterkami są cztery przyjaciółki i każda z nich jest lub będzie matką, bo jedna jest w ciąży, jedna właśnie rodzi, jedna ma już dwoje dzieci i ostatnia ma synka jednego. Każda jest w trochę innej sytuacji. Ta, która ma synka, zaczynając od końca, ma męża, który bardzo dobrze zarabia, więc on cały czas pracuje, ona jest sama z tym dzieckiem i czuje się dość samotna w tej sytuacji. Ta z dwójką dzieci jest samotną matką, bo jej, nie wiem czy mąż, no mężczyzna, z którym ma dzieci, jest aktorem i po prostu nie traktuje roli rodzica tak poważnie jak swojej kariery statystycznej właściwie, bo jest statystą. Ta, która właśnie jest w ciąży, jest dość młoda, jest na studiach i jej matka jest bardzo niezadowolona z tego powodu, że jest w ciąży, że przeszkodzi to w jej nauce, ale też nie jest zadowolona z jej partnera i bardzo negatywnie ingeruje w życie tej pary. I czwarta, kobieta, która pracuje w internecie, działa na Instagramie i pokazuje swoje życie w bardzo kolorowych barwach, bardzo atrakcyjnie przedstawia wszystko, co ma, co nie do końca ma odniesienie w rzeczywistości. I ten wątek najbardziej mnie na początku zaciekawił, bo to jest takie życiowe i zwłaszcza w kontekście rodzicielstwa, chociaż tu nie było tego akcentu na rodzicielstwo aż tak, w sensie jej rodzicielstwo nie było jakieś bardzo trudne, ale jest ten kontrast właśnie, jak wygląda jej życie w internecie, jak wygląda naprawdę, bo naprawdę jest strasznie sfrustrowana i te rzeczy, które przedstawia jako super fajne, które jej się przydarzają, wcale takie nie są dla niej w rzeczywistości, więc to jest ciekawe, niby oczywisty taki temat, oczywisty wątek, ale ten mnie najbardziej zaintrygował. I początkowo bawiłam się naprawdę nieźle, ale im dalej, tym było gorzej i tym bardziej banalny i oczywisty ten film się stawał i były w nim takie kalki, no to wszystko jest kina amerykańskiego tak naprawdę, ale taka atmosfera, coś takiego, co jest w aktualnych polskich komediach romantycznych, czego nie znoszę. To nie było trudne do przełknięcia, bo to problemy się nawarstwiają, a później w bardzo krótkim czasie wszystko się rozwiązuje. Nie ma dziur logicznych na szczęście zbyt wielu. Nie jest to jakieś bardzo niepoprawne pod kątem opowiadania historii, ale już ta końcówka była taka, ta druga część tego filmu, zbyt wiele banałów i tego wszystkiego się nagromadziło, więc szkoda. Początkowo myślałam, że będę mogła to polecić właśnie jako taki lekki, rozrywkowy film, ale czy ja wiem, czy jest to bardzo konieczne, a w kontekście tego, że jest to czeski film, czy to ma jakieś znaczenie? W sumie gdyby to nagrać w Polsce i zrobić tak samo, niczego by to nie zmieniło raczej. Podobnie jest z książką, którą przeczytałam, w tym sensie, że tak się zastanawiałam, gdyby ją przenieść na polskie realia, czy miałaby podobny wydźwięk i działałaby w podobny sposób. Zaraz skończy mi się karta. Wróciłam. Mówiłam o książce Czeski raj i Jarosława Rudisa. Jeszcze miałam sprawdzić tłumacza, zaraz to sprawdzę. W kontekście tego, jakby przenieść tę fabułę na realia polskie, myślę, że byłoby podobnie. Oprócz tego, że no, u nas za bardzo nie ma kultury chodzenia do sauny. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Nie mam pojęcia, jak to jest w Czechach, czy to jest jakaś popularna aktywność. Czytając tę książkę miałam wrażenie, że tak, bo cała akcja osadzona jest w saunie. I są to rozmowy mężczyzn, którzy regularnie tam się spotykają. To są takie ich spotkania towarzyskie. Bardzo istotna część tygodnia i rozmawiają tam o bardzo wielu istotnych dla nich sprawach. I cała koncepcja tej książki jest oparta właśnie na dialogu i na wymienianiu przemyśleń między sobą, między właśnie tymi bohaterami. I też nie są oni określeni imionami, bo jest lekarz, jest strażak, jest ten, który stracił żonę, jest ten, który jest emerytem i tam różne tego typu określenia.
Książkę przetłumaczyła Katarzyna Dudzic-Grabińska. Swoją konstrukcją ta książka bardzo przypominała mi dramat w sensie rodzaju literackiego, bo całość była podzielona na cztery pory roku. A oprócz tego były takie motywy, takie fragmenty, które się powtarzały, co mogłoby robić za chór. Więc także pod tym formalnym względem jakieś to było takie dramatyczne. I też to jest napisane tak, że bardzo łatwo jest sobie wyobrazić, że jest to przełożone na scenę. Więc gdyby ktoś, nie sprawdzałam tego, być może pojawiło się przedstawienie na podstawie tej książki, myślę, że bardzo dobrze by się to sprawdziło właśnie jako spektakl. Albo jakiś taki kameralny film w jednym miejscu, ale myślę, że ta forma sceniczna by się tu sprawdziła najlepiej i mogłoby to być ciekawie przedstawione. Początkowo miałam skojarzenia z filmem Baby są jakieś inne Marka Koterskiego. Ja nie lubię tego filmu. Widziałam go co prawda dawno temu, ale z tego co pamiętam była to najsłabsza z produkcji Marka Koterskiego właśnie i strasznie mnie irytował ten film i był taki właśnie bardzo stereotypowy, bardzo w negatywnym świetle też przedstawiający kobiety i no w tamtym momencie, kiedy go oglądałam, zdecydowanie byłam na nie. I też filmowo nie było to jakieś arcydzieło, ale przypomniało mi się to w tym kontekście, że no tam macie też dwóch mężczyzn jadących samochodem, rozmawiających w dużej większości o kobietach. I tutaj też ten wątek rozmawiania o kobietach jest bardzo wyrazisty, bo takimi przewodnimi tematami są kobiety, piwo i śmierć. Więc te trzy tematy przynajmniej dla mnie wysuwały się na pierwszy plan w rozmowach tych mężczyzn. Czy to jest jakieś bardzo odkrywcze? Niekoniecznie. Czy jest intrygujące? Trochę jest. Nie mam w sobie jakiegoś wielkiego żalu, że poznałam tę historię. Nie jestem też jakoś bardzo zafascynowana tym wszystkim. Nie wiem na jak długo ze mną zostanie, ale no było to w jakiś sposób ciekawe doświadczenie. Ten motyw alkoholu jest też dość ciekawy, bo to właśnie w kontekście tego, co wam mówiłam na początku a propos podejścia Czechów do używek. I nie wiem, to wszystko oczywiście, co mówię w kontekście kultury czeskiej, to są bardziej takie przeczucia, bardziej jakieś moje wyobrażenia niż jakieś autentyczne prawdy na temat narodu czeskiego czy coś takiego, więc zaznaczam to. Ale u nas, mam wrażenie, w Polsce ten alkohol też jest bardzo obecny, tylko to ma taki strasznie ciężki wydźwięk. W tym sensie, że jednak alkoholizm jest bardzo dużym problemem u nas i też... Może to jest moje wrażenie, że ciężkie alkohole częściej dochodzą do głosu. A w Czechach to piwo jest takim traktowane jako coś takiego oczywistego, lekkiego. I tutaj jest postać lekarza, która na większość problemów doradza swoim kolegom wypicie po prostu 3 piw dziennie, żeby życie było łatwiejsze. Coś na tej zasadzie. I nie wiem, dobra, nie będę się zapętlać, bo... Myślę, że problem może być i w naszym narodzie, i w ich, jeżeli chodzi o ten temat, ale no, to myślę, że obrazuje jakieś tam podejście Czechów do piwa. Przecież piwo to nie alkohol, jak to niektórzy mogą powiedzieć, więc gdzieś ten wątek jest ważny. Co do przemyśleń o kobietach, one też są takie, wiecie, nic co bym chciała rozkładać na czynniki pierwsze i nie wiadomo jak się nad tym rozwodzić. I jest coś jeszcze... co bardzo mi ta książka przypomina jakąś inną książkę. Nie mam pojęcia, co to było. Ale tu bardziej chodzi chyba nie o historię, a o sam sposób opowiadania. Jeśli mi się to przypomni, to na pewno będę o tym mówić w jakichś kolejnych ujęciach. Czuję, że ciężko mi się mówi. Nie wiem, czy jestem przeziębiona znowu. Obudziłam się dzisiaj przemarznięta i w weekend też się czułam jakoś tak nie do końca, więc oby nie, bo nie mam siły. Naprawdę nie mam siły chorować. Widzimy się w kolejnej, być może ostatniej aktualizacji, kiedy opowiem wam znowu o jakiejś innej książce i filmie. Cześć, nagrywam ten fragment w formie samego dźwięku, bo jak już możecie się domyślić, rozchorowałam się całkiem i jestem w tej fazie, w której jeszcze choroba mi się rozwija, więc nie jest to najprzyjemniejszy czas. W kontekście tego vloga może jest to lepsze wyjście, bo i tak jest on wystarczająco długi. Do tematu czeskich książek, czeskich filmów jeszcze wrócę, jak już stanę na nogi i wtedy popowiadam wam coś jeszcze w oddzielnym materiale. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Możecie życzyć mi zdrowia
bo bardzo go teraz znowu potrzebuję i mam nadzieję, że to już ostatni raz w tym roku, kiedy coś ewidentnie chce mnie zeżreć od środka. Mam jeszcze jeden zaległy materiał, więc filmiki będą i mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia będę mogła nagrywać dalej, bo mam kilka rzeczy rozpoczętych i chciałabym je kontynuować, więc widzimy się na pewno następnym razem w jeszcze jednym materiale z moim bratem, a później oby jak najszybciej. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.